ostatnio ktoś mi powiedział, że mam bardzo fajnie, bo mam dziecko z autyzmem i jest dzięki temu łatwiej. No nie jest łatwiej. Chodziło tej osobie o to, że jest łatwiej, bo moje dziecko się nie maluje, jest łatwiej, bo moje dziecko cokolwiek powiem, to zrobi to. Absolutnie tak nie jest. Każde dziecko jest wymagające i każde ma swoje wizje na siebie, na to jak wygląda, co ma założyć, czego nie założyć, co chce robić i czego nie chce robić. Każde dziecko, nawet roczne, zaczyna przesuwać granice i tworzyć swoją wizję świata, dążyć do tego, żeby dostało to, co chce. I myślicie, że 12-latka będzie się dostosowywała do tego, czego ja oczekuję? 12-latka, która widzi, że nauczycielki w szkole się malują i starsze uczennice się malują? Albo że ubierają się w określony sposób, lub nie ubierają w określony sposób? Absolutnie nie. Jeszcze do tego dochodzi całe mnóstwo nadwrażliwości na zapachy, dźwięki, smaki i tak dalej. I całe różnorodne wizje tego, co założy, czego nie założy, w czym jest jej dobrze, a w czym nie jest dobrze. I często było tak, że ja kupowałam nową rzecz i się okazywało, że moje dziecko nie chce tego założyć. Nie założy i koniec, kropka, bo tam coś przeszkadza. Więc ja postawiłam na to, żeby sama sobie wybierała, żeby sama decydowała, co chce. Ewentualnie, kiedy mam już sprawdzone wzory, kolory i materiały, mogę wybrać sama, ale muszę wcześniej z nią to przedyskutować. Kolejna rzecz. Jeśli chciała się malować, absolutnie nie zakazywałam. Oczywiście nie malowała się do szkoły, tylko po prostu dałam jej całe mnóstwo różnorodnych kosmetyków. Postawiłam lusterko, masz kosmetyki, rób co chcesz. Ja się nie maluję, więc taki daję przykład, że się nie maluję, że natura też jest piękna i każdemu musi się podobać. Ja się z nią czuję dobrze, mam dużo mniejsze problemy ze skórą i nie będę się dostosowywała do tego, że komuś się podoba lub nie. Ale córce pozwoliłam spróbować, bo też miałam taką fazę kiedyś na malowanie się. Moja skóra wtedy bardzo cierpiała, dlatego zrezygnowałam. Ale skoro chce, niech przetestuje. No i super. Pół godziny zabawy w malowanie się, upiększanie, a później podziwianie efektów przed lustrem. No i stwierdziła, że jednak bez tego makijażu to ona wygląda dużo, dużo lepiej. Inna rzecz. Zimy są dość ciepłe i dzięki temu nie musimy tak niesamowicie dużo warstw zakładać na siebie. Ale ostatnio był problem, no bo jednak zimy były ciepłe i przyszedł przymrozek taki dość silniejszy i trzeba było pod ciepłe spodenki założyć jeszcze rajstopki. A tu bunt. Bo przecież dziecko nie złoży kolejnej warstwy. No i co? Stwierdziłam, że dobra, wychodzisz w tych spodenkach cieplanych. Jak będzie ci zimno, 10 minut wracamy i spróbujemy założyć te cieplejsze rzeczy pod spód jeszcze, żeby założyć na wierzch te ciepłe. Wróciłyśmy, założyłyśmy, przekonała się i chodzi w rajstopkach pod spodniami. Albo w cieplejszych spodenkach pod spodenkami. Także wszystko jest do dogadania się z dzieckiem. Trzeba mu wyjaśnić, że ma możliwość zrezygnowania, ma możliwość wypróbowania i przekonania się, co mu będzie pasowało. Czasami jakaś rzecz jest niewytłumaczona, kiedy gadamy i sami dajemy inny przykład, bo na przykład mama się maluje, bo jest dorosła, a córce zabrania, tak? Więc można po prostu pokazać, że spróbuj, zobacz, jak z tym będziesz wyglądała, ubierz się w jakiś sposób, zobacz, jak się z tym będziesz czuła. Bo to jest się dzieckiem, bo to jest się nastolatką, żeby popełniać błędy. Ja jako nastolatka popełniałam całe mnóstwo błędów. Ba, mając już te 20 lat, popełniałam całe mnóstwo błędów. Nawet teraz popełniam. Ale jestem dorosła i mam prawo do popełniania. Mam prawo do uczenia się na błędach. I dzieci też mają prawo do uczenia się na błędach. Jeśli błędy nie zagrażają życiu lub zdrowiu, to mamy prawo dać dziecku przestrzeń
do uczenia się. Dajmy im tę przestrzeń. I do zobaczenia.